Święta, święta. To magiczny czas. A co czyni go magicznym? Kolędy wigilijne i świąteczne potrawy. Prezenty? Czy może ten krępy jegomość w czerwonym ubranku, w którego wierzymy lub nie? Zapraszamy na nasz subiektywny przegląd świątecznych must-have'ów, a po polsku świątecznych zwyczajów i obyczajów. Na miejscu 10. Jemioła. Choć trująca i pasożytuje na drzewach w świąteczny czas, kojarzy się jako roślina przynosząca szczęście w miłości. Podobno w Boże Narodzenie wystarczy pocałować się pod jemiołą, a miłość jest gwarantowana. Oczywiście, zawsze jest jemioła. Jemioła również wisi, to w kilku miejscach w domu. Ta jemioła tak, no jest, towarzyszy zawsze jakaś gałązka. I wisi w takim miejscu, żeby można tam było się pocałować. No pewnie, że się całowałam, bo to raz. Nie, to za bobą, także tego nie wyznajemy. Całowanie jest super, więc im więcej całowania, tym więcej uśmiechania. Jest. No musi być, bo przecież na pieniądze musi być. Oczywiście, ona jest zawsze zawieszana nad stołem pod takim żyrandolem. Była, ale zrezygnowaliśmy z jemioły. Jakoś bez żalu. W obecnej sytuacji w lasach ta jemioła jest tak ekspansywna, że cały las się zrobił taki, no, że tak powiem, całuśny. Na miejscu 9. Sianko. W Wigilię znajdziemy je pod obrusem. Ma symbolizować ubóstwo, w jakim narodził się Jezus Chrystus. Ale nie tylko. Sianko ma także sprowadzić dobrobyt dla domowników. Ale nie wiadomo, czy im go więcej pod obrusem, tym większe będzie bogactwo. Sianko jest zawsze pod obrusem. Siano na święta, pod opłatek przy kolacji wigilijnej jest. Pod opłatkiem, na stole wigilijnym jest. Jest sianko pod obrusem, wkładane, zawsze tego pilnujemy. Pod talerzykiem albo na sianku leży opłatek. No może nie bardzo dużo, ale może też nie symbolicznie, trochę tego siana jest. Jest mięciutko. Kiedyś mi się zdarzyło zapomnieć, ale naprawdę, no to już chyba w tym rozbiegu. Znaczy ja to siano miałam, tylko nie wiedziałam, gdzie je schowałam. O. Kiedyś siano było powszechne w każdej stodole, a teraz okazuje się, że jest to towar deficytowy, który lepiej kupić w supermarkecie niż szukać po wsi. Ta tradycja podkładania jakieś tam garstki siana pod opłatek jest, no i nadal będzie trwała, myślę. Na miejscu 8. Kolędy. Przybierzeli do Betlejem. To jedna z najstarszych polskich kolęd. Ale nie jedyna. Jak obliczyli naukowcy, w polskim śpiewniku kolęd mieści się około 700. Czy istnieje ktoś, kto zaśpiewał je wszystkie? Tego naukowcy jeszcze nie zbadali. A czy nasi komentatorzy zaśpiewają? Śpiewam. Śpiewałem. Ze śpiewem to jest trudno to nazwać, że to jest śpiew. Nie chcę Państwa karać moim śpiewaniem. Nagram to, obrobię i wtedy udostępnię. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. Nur das traute hochheilige Paar, hol de Knabe im Locking aha. Schlawim himlische Ruh. Oj maluśki, kiedyby rękawicka, albo lites jakoby, kawałeczek smycka. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina. No i tutaj powiem, że kiedyś byłem świadkiem takiej intonacji i chyba słowa się jednej pani
pogubiły, że zaśpiewała dzisiaj, będę wesoła nowina, bo panna czysta poroniła syna. Więc stop, 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 porodziła, narodziła. Mówię, nie poroniła, nie? No to było właśnie, no troszeczkę poszło nie w tą stronę. Mam nadzieję, że tam stwórca wybaczył, no tak. Ale no tak, przymknął oko, bo poszło, mówię, uuu. Moja ulubiona kolęda to Cicha Noc. Wśród nocy ciszy, Cicha Noc. Mędrcy świata monarchowie. Nie, nie mam takich ulubionych kolęd, do których, nie wiem, jakoś bym tam szczególnie wracał. Ja lubię polskie kolędy, chociaż też lubię Cichą Noc jak najbardziej, ale no, najpiękniejsze jest dla mnie Lulaj Jezuniu, która mnie zawsze rozrzewnia, a z kolei no, taką, która daje takiego harta ducha, że się coś stało, że się dzieje, to jest Dzisiaj w Betlejem. Wigilię kolędy oczywiście i w święta kolędy po polsku. Podobają mi się niektóre utwory obcojęzyczne, ale to jest, no, to jest tak osobliwe święto, to jest, pielęgnujmy i kultywujmy przekazywanie tej tradycji. Jak dzisiaj idę do marketu, wchodzę do jakiejś instytucji i są puszczane kolędy, średnio mi się to podoba. Jeżeli tak wyprzedzamy ze względu na komercję, to to jednak burzy tą harmonię. Nie chciałbym za 15 lat śpiewać Michaela Bublé przy stole. No nie, tak jakoś tak. Fajnie go posłuchać, ale jednak miejmy coś swojego. Na miejscu siódmym. Prezenty. Na nie w Wigilię lub Boże Narodzenie najbardziej czekają dzieci. Ale kto tego dnia nie jest dzieckiem? Na liście najbardziej niechcianych prezentów pierwsze miejsce zajmują skarpetki. Tuż za nimi są kapcie, na pudle znajdują się także świąteczne sweterki. Ankietowani nie lubią również znajdować pod choinką zestawów kosmetyków czy zwierząt. Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam? Nie wiem, no. Praktycznie z wszystkich się cieszę. Łyżwy, które eksploatowałem, dopóki mi noga nie urosła ponad tego buta, to były hokejówki. Bardzo to dobrze wspominam, bo same łyżwy sprawiły mi oczywiście frajdę. Prezent w postaci wyrzynarki do drewna, także praktyczność też jest w moim akurat wydaniu jedną z tych cech prezentów, które dają radość. Wiem. Lalka, która mówiła, znaczy teraz to jest takie normalne, ale w mojej młodości to lalka, która mówiła mama, to szok, szczyt szczęścia. Wózek dla lalki, ale on nie do końca był taki jak chciałam, ale i tak się cieszyłam, ponieważ wszystkie dziewczynki miały takie malutkie wózeczki, w którym się mieściła jedna lalka, a ja miałam taki ogromny, w którym można było z 5 lalek włożyć. No i się ze mnie śmiali, że mogę być rodziną wielodzietną. Nie zapomnę, jak synowi sprawiliśmy taką radość, bo kupiliśmy mu komputer. Ten komputer był zapakowany, ja go obudziłem i mówię, słuchaj, chodź szybko, bo Mikołaj coś ci przyniósł. Dopiero pojechał, coś ci przyniósł. Nie? Co? Ja mówię, chyba jest siostra w tym pudełku, to było takie wielkie pudło, nie? Piotrek podchodzi, ja mówię, tam jest siostra. Na pewno tam jest siostra. On do tej, wiesz, kamerę włączyłem, mam to nagrane. A on się cofa, nie. Ja mówię, odpakuj, bo się udusi. Nie, ja nie chcę mieć siostry. Mówię, Piotrek, chodź, szybko odpakujemy, ale naprawdę z takim strachem, niesmakiem, no jak zobaczył, że komputer, no to już od razu banan. Nie, rózga się nie zdarzyła, przecież jestem bardzo grzeczna. Wyparłem te momenty, kiedy mogła pojawić się rózga, więc pamiętam same prezenty. Kojarzę rózgi naszykowane, które miały być na prezent. Ale nie kojarzę momentu, żeby były rozpakowywane. Dwa razy bardziej wolę dawać niż dostawać. Nie wiem czemu. No czerpę przyjemność po prostu z tego, że ktoś się cieszy z tego prezentu, który ja mogę mu ofiarować. No właśnie. Coś mi się chyba zmieniło. Różnie to było jako dziecko pewnie, że dostawać później bardzo lubiłem dawać, a teraz chyba oczekuję. No nie. No tak. Ja lubię dawać, więc ten cały rok ja się tak przygotowuję, że jak coś spotkam takiego specjalnie dedykowanego. Nietrafione prezenty. Kiedyś dostałam takie. Albo nie. Dałem żonie wisiorek, który był kupiony ze srebra na łańcuszek.
I okazało się, że jest taki sam jak rok wcześniej. Moja żona miała taki krótki czas, gdzie dostawałem co roku krawat, skarpetki. Tak, krawat albo skarpetki. No i w którymś momencie przedyskutowaliśmy ten temat, że mam dużo krawatów i skarpetek i jakby może zmieńmy to teraz. Jeśli ktoś o tobie pomyśli, jak kupuje prezent, to już jest jakby wartość dodana, że ktoś o tobie myśli, że próbuje, że szuka, próbuje zgadnąć, co by pasowało do ciebie, więc myślę, że to... Nie ma takich nietrafionych prezentów. Lubię dawać, choć sprawia mi to problem, co wybrać właściwego i zawsze mam taki niepokój, czy to, co przygotowałem, trafi w gusta, w upodobania tych, którzy ten prezent otwierają. Staram się wtedy zerkać na reakcję. Kiedyś cieszyło byle co. Człowiek się cieszył z małych rzeczy. Dzisiaj no troszeczkę w tym świecie jest już kłopot, no bo jest przepych, wszystkiego jest dużo i trzeba trafić w prezent. Na miejscu szóstym. Mikołaj. To najsympatyczniejszy staruszek. Kto go nie kocha? Biała broda, czerwone wdzianko i tradycyjne powiedzonko. Mikołaja uwielbiamy, bo to sympatyczny gość. Kocha zwierzęta, renifery, potrafi dogadać się z elfami, no i oczywiście daje prezenty. To jest ta magia. Ja mam 43 lata, ale dalej wierzę w świętego Mikołaja. W świętego Mikołaja biskupa wierzę nadal. W Mikołaja takiego z reklam nie wierzyłem nigdy. Ja w ogóle nie wiem, czy ja przestałam wierzyć w Mikołaja. Mam nadzieję, że istnieje, bo jakiś tam prezent zawsze mi przynosi. A wciąż wierzę. Jak byłem mały, to Mikołaj przychodził. Jak moje dzieci były małe, to Mikołaj też przychodził. Ja nie muszę za bardzo pracować nad tym, żeby zmienić swój wizerunek na ten czas, więc jakby tylko posiwiałem brodę, resztę parametrów już się zgadzały. Czerwony strój, czapka z pomponem i wszystko się kleiło. No tak, raz mi się zdarzyło, ale to tak niezbyt ciekawie wyglądałem podobno. Zawsze mi się podobało, jak dzieci rozpoznają i zaczynają płakać, bo nie ma nic gorszego niż jak tata się przebierze za Mikołaja, prawda, albo wujek i następuje to rozczarowanie, albo zauważą kosmyk, prawda, brody, albo prawda, włosów, ale no też bywało, jak ja pamiętam, że ktoś zamawiał Mikołaja, no i Mikołaj przyszedł na dwóch gazach, czyli dwa Rudolfy czerwono nosy i tam dostał czkawki, albo byłem też na takich Mikołajkach, że Mikołaj przysnął, prawda, w fotelu i trzeba było Mikołaja obudzić, żeby zaczął rozdawać. Mój tata przebierał się za Mikołaja, potem dla naszych dzieci przebierał się mój mąż i muszę powiedzieć, że wiele, wiele lat dzieci się nabierały na to znaczy nie rozpoznawały taty swojego. No i były takie śmieszne historie, że Mikołaj rozmawiał z dziećmi, pytał je, wypytywał je, czy były grzeczne, do jakiego przedszkola chodzą. Dzieci, kiedy nie znały odpowiedzi, to wymyślały na poczekaniu, więc my mieliśmy radochę z tego podwójną. Nawet kazały Mikołajowi zdejmować buty, bo jak to w butach do mieszkania? Pan Mikołaj wszedł, no są zasady, tak? Kiedy przestałaś wierzyć w świętego Mikołaja? No jak się zorientowałam, że rodzice coś kombinują, to wtedy już, no oczywiście to było tak w wieku już prawie szkolnym. Nie wierzyłam w tego Mikołaja, ja cały czas nie wierzyłam w tego Mikołaja, no bo jak może jeden człowiek w jedną noc dotrzeć do dzieci na całym świecie, nie, to było takie dla mnie niemożliwe. Nie pamiętam tego, nie pamiętam kiedy. Myślę, że uświadomiły mnie koleżanki i koledzy w szkole, bo pewnie z moją wyobraźnią wierzyłabym może do dziś, ale ja zawsze powtarzam mojemu synowi. On nieraz pyta, mama, ale powiedz mi, czy ten Mikołaj naprawdę istnieje? A ja mówię, synuś, jeśli ty w niego wierzysz, to on istnieje, dla ciebie istnieje. Mówię, a wiesz, no każdy ma swoje jakieś doświadczenia. Mówię, ale ty myśl tak jak uważasz, jak ci serce podpowiada. U nas z tym rozdawaniem prezentów jest tak od jakiegoś czasu, tak myślę wyjątkowo o tyle, że nie to, że wszyscy rzucamy się na te prezenty i każdy ten prezent rozpakowywuje w samotności. Nie, tylko jest wybierany Mikołaj. Ten Mikołaj po kolei każdej osobie daje prezent. My wszyscy czekamy, aż ta osoba otworzy i patrzymy, co dostał i wspólnie się cieszymy.
To jest takie fajne. Tą tradycję dzieci przywiozły z Holandii. Na miejscu piątym karp. To rybka, która tuż przed świętami lubi pływać. W wannach, a później nurkuje w galarecie. Karpia jedni kochają, inni nienawidzą. Są też tacy, którzy niejednej rybce darowali życie. I tacy, którzy wierzą w magiczną moc karpiej łuski. Ja nie jem karpia przez cały rok, tak naprawdę. Jem w Wigilię. I w Wigilii on mi najlepiej smakuje. Chyba to jest ten czas, kiedy karp najlepiej smakuje. Faktycznie, ja jem karpia tylko w Wigilię i tylko tego karpia, którego przygotowuje moja mama. Nie przepadam za karpiem, bo karp ma dużo ości. Ale mój mąż na przykład uwielbia karpia. W czasie wigilijnej wieczerzy musi być koniecznie karp smażony. Smażony. Marynuję tego karpia jeszcze w mleku, dodaję cebulę, dodaję odrobinę jałowca, ziela angielskiego, liścia laurowego, pieprzu w kulce, oczywiście trochę soli i w taki sposób robię karpia. Następnego dnia go osączam, panieruję go w mące kukurydzianej, nie pszennej, a kukurydzianej, w jajku i w ten sposób go smażę. Dwa warianty galarety spotkałem. W szarej galarecie, natomiast tak zwany karp po żydowsku, czyli przejrzysta galareta z marchewką, rodzynkami, jak najbardziej tak. Najlepszą rybę, najlepszego karpia robi moja mama. On jest wyjątkowy, w takim cieście naleśnikowym, super, taki soczysty. Naprawdę mama jest ekspertka od karpia. Moja mama robi go świetnego, tego karpia, bo tam wkłada go cebulą, prawda, wkłada do lodówki. On tam w tej cebuli tak przesiąka, potem go odpowiednio doprawia, smaży, no jest wyborny, także tutaj no, mamy pozdrawiam, mam nadzieję, że w tym roku też taki jest przygotowany. Raz chyba pamiętam, że pływał karp w wannie, ale nie wiem, pływał i potem jakimś magicznym sposobem zniknął z tej wanny. Ja już nie dociekałam, jak to się stało, ponieważ to się, no mogłoby się skończyć naszą traumą. Zawsze. Karp pływał w wannie za dzieciaka. Tak, i później polowanie, a wcześniej karmienie go w wannie, także jak najbardziej. Ucieczki karpia z wanny, także ten. Niemożność kąpania się przez parę dni, to jest to wspominać, jest to sympatyczne, chociaż no może trochę żal tego karpia. No i oczywiście bardzo ważne jest, żeby z tego karpia, bo to musi być taki karp z łuskami. Tak, i zabiera się tą łuskę z tego świątecznego karpia, zabiera się do portfela, żeby się cały rok pieniądze trzymały. Nie, nigdy jakoś nie. Jak gdyby szczęście z czymś innym wiązałem, łusek nie zbieraliśmy. No tutaj tak, tutaj tę tradycję trzymam i mąż jak obiera karpia, to mówi, masz tu łuskę. Biorę te bezłuskie, królewskie karpie, sazanów nie biorę, bo przy skrobaniu, powiem szczerze, no to jak mówiłem, jestem leniem, więc nie bardzo mi się chce tutaj, chociaż to zwykle szwagier mój, Jarosław, pozdrawiam Jarosława. Jarosław zawsze przywiesi, ja obiorę, jest bardzo cierpliwy człowiek i dobrze zorganizowany. Ma dużo łusek. Tak. Kurczę, a szwagiery, już wiem skąd twój majątek. No tak, ja mu te łuski oddałem. No, a, no to dobrze. No. To teraz będziemy, przyjadę, teraz musimy się jakoś rozliczyć za te lata. Na miejscu czwartym. 12 potraw. Tak suto zastawiony stół tylko w Wigilię. Ma być ich 12, bo było 12 apostołów. Inny zwyczaj mówi, by liczba potraw była parzysta. I oczywiście każdej trzeba skosztować. Rozpusta i obżarstwo tego dnia bezkarne. Tak, 12 potraw. Myślę, że jest więcej, dużo, dużo więcej. Zgodnie z naszą tradycją staramy się, żeby co roku skrzętnie tego pilnować. Dzieci zawsze liczą, czy jest 12 potraw, ale my do tych 12 potraw zaliczamy na przykład kompot z suszu, sałatkę jarzynową. To jest taki zestaw jak dla mnie optymalny. Jedyne co to pojemność brzucha trochę mała, bo się jadło, a tutaj w pewnym momencie potrzebna jest przerwa. Ulubione? Kasza jaglana z duszonymi grzybami w oleju rzepakowym. W tej chwili wraz z wiekiem też chyba akceptuję wszystko i wszystko jednakowo mi smakuje. Pierogi mojej mamy to są najlepsze pierogi na świecie. Ja robię tylko podróbki.
i bardzo lubię, o, właśnie muszę pochwalić moją teściową, bo ona z kolei robi wyjątkowe śledzie, takie w tej wodzie śledziowej, wiesz, z cebulką, ze śmietanką. Ja to lubię. I ona to robi specjalnie dla niej. Także bardzo dziękuję ci, mamo, za to, że robisz co roku te śledzie specjalnie dla mnie. Nietypowa. Na pewno ona jest w wielu domach typowa, makiełki na przykład, ale ja jadłam już jako osoba dorosła po raz pierwszy w życiu. I nie często. Siostra przyrządziła kutię, a powiem szczerze, że przyzwyczajenie są zupełnie inne. To jest za słodkie, to jest w ogóle coś, co nie wiem, jak ci dawniej Słowianie jedli. No może nic innego nie jedli, tylko mieli akurat tą kutię, ale no, ona mnie przerosła. W Toruniu na przykład, tam skąd pochodzi moja żona, oni nie jedzą grzybków w cieście. No u nas Wigilia bez grzybków w cieście by nie istniała. Można tu wymyślać rozmaite jakieś wyszukane dania, ale przecież to wtedy nie byłoby, nie miałoby to wiele wspólnego z naszą piękną jednak polską tradycją. Na miejscu trzecim – opłatek. To nie tylko narzędzie do składania sobie życzeń w Wigilię. Opłatek to symbol zgody i powodzenia, pokoju w sercu i rodzinie. Cieniutki wafelek powstaje tylko z dwóch składników – mąki i wody. Opłatek, każdy z każdym. Trochę to trwa, ale to jest fajne, miłe. Trochę schodzi, aczkolwiek z życzeniami, aczkolwiek każdy z każdym. Ja wolę każdy z każdym. O, jak już myślę o życzeniach, to się łezka kręci. Myślę, że dzielenie się opłatkiem to jest taki moment, kiedy puszczają te emocje i można je wyzwolić i wypowiedzieć takie ważne słowa do każdego z osobna. Bardzo to lubię. Życzenia zawsze wywołują takie emocje, szczególnie u mnie i u męża, siostry. My się zawsze wzruszamy, już jak sobie składamy nawzajem życzenia, to zawsze leją się łzy. Więc wymyśliłyśmy jednego roku, że nie będzie takich życzeń indywidualnych, zresztą wszystko stygnie, więc będą życzenia tylko od gospodarzy. No i jak ktoś ma życzenie złożyć życzenia, tak, na forum, no to może to zrobić. Ale to nie było to samo. Ulubione życzenie? Może nie ulubione, ale to, które najbardziej do mnie przemawia, to jest po prostu zdrowia i pomyślności. Nie powiem. Zdrowia, miłości i spokoju. To, co najpiękniejsze, no, to, co z serca płynie i ma moc. Po prostu wsłuchiwa się w życzenia i trudno powiedzieć, czy one są piękne, czy nie, ale zawsze coś znaczą. Siostrzeniec przychodzi, bo jak nie wiem, co ci życzyć, chcę, żebyś był szczęśliwy. Uważam, że to są w tym momencie najpiękniejsze życzenia, bo są po prostu szczere. No, myślę, że wszystkie życzenia, zwłaszcza przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, są życzeniami dobrymi. W związku z tym nie ma takich, których bym nie lubiał. Kiedyś miałam psa, to z pieskiem się dzieliliśmy i pies miał oczywiście prezent. I mamy kota i kotek też dostaje opłatek. No i myślę, że tak jak mówi cały rok do mojego męża i rozmawia z nim, to mam nadzieję, że w Wigilię ja usłyszę, co ma do powiedzenia. No, ale nie mówią. To już próbowaliśmy z dziećmi zeznania wydobyć. Żadne nigdy nic nie powiedziało. Także obawiam się, że to nie jest prawda. Na miejscu drugim. Wigilia. To najbardziej magiczny z magicznych momentów w roku. Tej atmosfery nie da się powtórzyć innego dnia. Tradycją jest, że Wigilię rozpoczyna pojawienie się pierwszej gwiazdki. To wieczerza, na której jest 12 potraw, a wśród nich barszcz czerwony lub grzybowa. W tym kulinarnym temacie zdania są podzielone. Kto zwycięża w tej bitwie na smak i preferencje? Od czego są badania? Te wskazują zwycięzcę. 60,5% Polaków wybiera barszcz. A na prawie każdym wigilijnym stole nie brakuje wolnego miejsca dla niespodziewanego przybysza. Na Wigilię czekam cały rok. Znam osoby takie, które rzeczywiście czekały cały rok i choinki nie rozbierały przez rok. I robiła w ciągu roku choinka za lampkę nocną.
Mamy jednocześnie to, tę możliwość i szczęście chodzić na Wigilię do rodziców jednych i drugich. My jesteśmy wigilijnymi turystami. To znaczy, co roku robimy Wigilię gdzie indziej. Kto wypatruje pierwszej gwiazdki? Ojciec, bo rodzinę to oczywiste. Pierwszej gwiazdki wypatruje ten, kto jest najbliżej okna. Chyba pies najbardziej, bo on zawsze przed Wigilią siedzi przy oknie i się wpatruje. No to nie jest jakiś przydział, tak? To jest spontaniczne zachowanie. Nikt nie wypatruje pierwszej gwiazdki. Raczej nasłuchujemy pierwszego dzwonka do drzwi. Święta, Wigilia to jest taki czas odpoczynku, oczywiście pomijając przygotowania. Mnie się Wigilia kojarzy właśnie z takimi kuchennymi przygotowaniami. Chociaż bardzo to lubię, bo my na przykład z mężem moim gotujemy razem. Danie takie typowo wigilijne to jest bardzo mocna zupa grzybowa, ale to jest taka brązowa wywar. Barszcz. Chociaż nie. Grzybowa. Mamuś. To jest właśnie chyba ta tradycja. Przez tyle lat zawsze tak było i wydaje mi się, jestem głęboko przekonany, że tylko i wyłącznie grzybowa. U mnie w domu zawsze mama robiła zupę grzybową, przepyszną. A kiedy wyszłam za mąż, to okazało się, że u nich na przykład się je barszcz czerwony. I jakby te dwie zupy się pojawiają u mnie teraz. Oprócz łazanek, do zupy grzybowej przygotowuję kaszę gryczaną. Moja mama miała, tak w domu u nas było, że mówiła, że robimy po poznańsku. Wolne miejsce przy stole obowiązkowo? Zawsze jest. Dla kogoś, kto ewentualnie by potrzebował pomocy. Zawsze jest wolne miejsce przy stole obowiązkowo i to nie tylko w Wigilii, ale przez całe święta. Zapukał kiedyś ktoś? Jeszcze nie. Mieliśmy taką sytuację jeszcze w domu, nagle telefon, prawda, i okazało się, że jakiś kolega do kuzyna, po prostu oni się jakoś umawiali, były święta, jakaś wymiana, on z Niemiec jechał, no i tak się złożyło, że akurat do Polski przyjechał wcześniej, bo mógł gdzieś tam się to, ten i przez moment, ona miała tam spać w hotelu, mówi, że już jest, no to jaka decyzja, dawaj go tutaj, dzwoń po niego, niech go przyjeżdża. Tych bliskich ubywa. Babcie, dziadkowie, mój tatuś świętej pamięci. No, i jedno symbolizuje wiele osób, które to miejsce zajmowały. Miejsce czeka właśnie na nie. Może one nas odwiedzają tego dnia i siadają z nami przy tym stole. Na miejscu pierwszym. Choinka. W tym przypadku królowa świąt jest jedna. Kto nie ma choinki, ręka w górę. Choinka musi być mała, duża, kolorowa, jednobarwna, na szczycie z czubkiem lub gwiazdą, żywa lub sztuczna, jak kto woli. I każda w święta jest wyjątkowa. Choinkę zawsze ubieraliśmy w Wigilię. Ubierana w Wigilię. No moja mama zawsze tak pilnowała tego, żeby choinka była ubierana w dzień Wigilii. Kiedyś ubieraliśmy choinkę tylko i wyłącznie w dzień wigilijny. Dzisiaj czasami jest to dzień wcześniej. W tym momencie sztuczna, przez lata żywa. Żywa, dlatego że żywa choinka to zapach. Wiem, że nawet są sztuczne choinki, które pachną. To takie trochę dla mnie jest no dziwne, no ale też są kiełbasy wegetariańskie, których nie rozumiem. Na szczęście już zakazane, więc zobacz, jak to od choinki do kiełbasy można powędrować. Jak tak pomyślałem, ile czasu ona się będzie rozkładać, to już chyba lepiej ta żywa. Bombki zawsze prawdziwe, tradycyjne, żadna tam choinka eko, no sorry, ale ja czegoś takiego nie uznaję. Muszą być takie prawdziwe, najlepiej z piotrkowskiej fabryki bombek. Mamy kilka bombek z naszej piotrkowskiej fabryki bombek i to są najpiękniejsze bombki świata. Mamy trochę bombek jeszcze po dziadkach, które też zakładamy, bo to jest sentyment i tak naprawdę my tymi bombkami zapraszamy ich do naszego wigilijnego stołu, bo staramy się dbać o tą tradycję. Tych ozdób przez lata się uzbierało wiele i każda z tych ozdób wiąże się z innymi osobami. Nie, pod sufit wielka musi być. Wielka, ubrana w... ona nie jest jedno, dwukolorowa, ona jest kolorowa. Wszystkie kolory ma. Na niej są bombki, chyba jeszcze nawet moje bombki z dzieciństwa. Bombki, które ja kiedyś zrobiłam.
żona plastyczką będąc, bombek nie uznaje. Jakieś takie wymyślne, plastyczne rzeczy, ładne to, ale nie jestem w stanie tego określić, jak to wygląda, jak to się nazywa, bo jak wygląda, to wiem. Co roku jest inaczej ubrana choinka. Co roku jest nowy pomysł, nowa kolorystyka. W bloku stoi choinka, no i żeby był śnieg, no to ja watą, to się wata była w takich dużych pakach w aptece, watą robiłem na gałązkach piękne takie z waty śnieg, żeby był na tej żywej choince bombki, wszystko pięknie, to. I ja oczywiście uprosiłem, że mogę sobie zapalić zimnego ognia na tej choince. No mama mi pozwoliła. Zapaliłem zimnego ognia, ogień doszedł i gdzieś ta wata złapała ten płomień. No i nagle cała choinka staje w płomieniu, bo ta wata... No i dziadek, to Marian to jednak gość, doskoczył, prawda, to tego, tam trochę problem miał z tym sznurkiem, rozerwał, otworzył balkon, no i pierwsza kometa była w bloku, poleciała ta płonąca choinka z trzeciego piętra, na szczęście nie złapał firanek, nie złapał nic, oczywiście płacz, krzyk, wszystkie bombki poleciały, Wigilia była dniem handlowym normalnie, no więc rano był zryw, prawda, załatwiona została choinka, bombki, już oczywiście odebrano mi te zimne ognie, absolutnie był zakaz żadnego ognia. Choinka, pierwsza gwiazdka, przygotowanie 12 potraw wigilijnych, kolędy. To tylko wybrane tradycje, które towarzyszą nam co roku podczas świąt Bożego Narodzenia. Czym by były bez nich? Udanego świętowania, tradycyjnie i tak po swojemu.